Nadszedł czas, żebyśmy zagrali w najstarszą grę, jaką chyba świat znał. Czyli w kręgle. Tak, zagramy w kręgle. Ja razem z moją dziewczyną Dominiką zagramy sobie dzisiaj w kręgle, mimo że nawet w rzeczywistości w sumie nie zagraliśmy nigdy w kręgle. Ale mam nadzieję, że to się zmieni niedługo i po gierce w Fortnite zobaczymy, kto tak naprawdę jest prawdziwym zwycięzcą w kręgle. Zagramy sobie 5 rund w kręgle i ten, kto wygra, zdobędzie legendarne itemy. Natomiast przegrany, no, dostanie szare, najgorsze itemy, jak się da. Jednakże jest haczyk. Druga osoba wybiera dla ciebie te itemy. Więc tak naprawdę, mając legendarne, i tak możesz nie mieć aż takiego dobrego itemów. Ale to nieważne, nieważne. No i oczywiście chciałbym podziękować wszystkim za to, że zostawiacie lajki w górę przez cały czas oraz subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Podobała wam się bardzo seria Minecrafta, co mi się bardzo podoba. Dominice też, ponieważ strasznie polubiliśmy granie w Minecrafta, więc jeżeli lubisz Minecrafta, to możesz zobaczyć także tą serię Skyblocka. No i chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy używają mojego kodu twórcy Zipek w sklepie. Dziękuję, żółwik dla was. No i lecimy już do gierki i zagramy w kręgle z Dominiką. Yeah, jesteśmy z Dominiką już na kręglach. Hey, oj, oj. Dominika, gramy w kręgle. Super, nigdy nie grałam w kręgle z tobą na żywo. Może pierwszy raz. No właśnie, otóż to Dominika. Nie graliśmy jeszcze na żywo, ale skoro tak w Fortnite. I słuchaj, tym razem będzie jeszcze fajniej niż na żywo, dlatego że mamy granaty. Będziemy rzucać granatami się. Zacinie się. Jak to w granaty? No granatami będziemy grać w kręgle. A few moments later. Dobra, mamy pierwszą rundę i zobaczymy, jak ci Dominika pójdzie i w ogóle jak się rzuca tymi granatami w tej grze. Także rzucaj. Czekaj, zaraz przetestujemy. Zobaczmy, uwaga. I co? Trzymaj kciuki. I co? Co się stanie? Nic? Jeden tylko? Ha! Jeden tylko? Halo. A, tylko halo. Jeden. Dobra, teraz moja kolej. Ja ci pokażę ci, jak to się robi. Patrz na to. O nie. Jeden tylko? Dawaj, teraz, proszę. Nie! Co? Tylko jeden, ale ja jestem słaby w tym. No nie, dobra. Widzisz, tak to jest życzyć komuś źle? Nie śmiej się, lecimy do drugiej rundy. Dawaj, Dominika, druga runda. Lecimy, zobaczymy, czy tym razem ja zmieniam tor, wiesz? Ja stwierdzam, że ja sobie zmieniam tor. Ten jest pechowy dla ciebie. Tak, sobie biorę ten. Oj, chyba nic nie, się nie uda. Jeden. A ten drugi? O! Ile? Nice. 6 miałaś w tej rundzie? Dawaj. Ja nie mogę. To teraz moja kolej i mi się uda. Zobacz, nie, muszę więcej niż... Muszę ponad 6, żeby z tobą wygrać. Dobra, rzucam tu i może tu. Uwaga, się uda? O, ten drugi może być dobry. Tylko dwa? Nie, no. 7-4. Dobrze, no, że jest 5 rund aż. Więc na razie jest, wynik jest 7-4. Lecimy do trzeciej rundy już. Na żywo chyba lepiej. Wiesz, grałem w kręgle kilka razy. Czasami sobie grałem ze znajomymi. Powiem ci, że... Co? Jak ty to robisz? Nie wiem. 13-4? Nie podzielę się z tobą swoją tajemną wiedzą, że jej nie posiadam. Robię to, o nie. No dobra, to czekaj, to ja muszę zmienić tor. No może czwórka może mi dobrze pójdzie, uwaga. Albo strzelaj na moim. A w sumie mogłabym to tylko zrobić. O, udało się, 4. No nie. A drugi granat beznadziejnie, 13-8, po trzeciej rundzie, o nie no. Jak słabo, bo ja będę miał pewnie szare itemy, a ty legendarne. Dobra, czas na czwartą rundę, Dominika, dawaj. Zobaczymy, czy teraz ci też pójdzie tak dobrze, jak po poprzedniej rundzie. Mam nadzieję, nie... kurde, no nie przeszkodziłem ci w żaden sposób, ale zaraz, okej. Okay. Nie wyszło ci zbyt dobrze. Co się stało? Uwaga, czy mi pójdzie do... 14-13? Jest! Proszę! 15-14! Ej, proszę mnie tutaj nie dźgać. Nie bij mnie. Czas na piątą i już ostatnią rundę. Zobaczymy, czy Dominika się uda. Dawaj, Dominika, zobaczymy, czy ci uda. Dawaj, uda ci się, czy nie? Musisz się sprężyć. O nie, chyba słabo. Tylko jeden. I teraz? Nie! Zero! Jest remis! Jezu, to ja przegrałam. Uwaga. O nie! Nic! I mam jeszcze jeden rzut. Ale napięcie. 15-15. A ty masz ostatni rzut. Człowieku, skup się. Dobra, skupiam się. Uwaga. Myk. Uwaga. A masz. Nie. Ej, co to oznacza? To oznacza, że... Musimy zagrać w papierkowej nożyce chyba, Dominika. Moments later. Dobra, Dominika, skoro był remis, no to musimy zagrać w papierkowej nożyce. Papierkowej nożyce, żeby zobaczyć, kto będzie miał legendarne, a kto będzie miał szarej temy. Więc uwaga, do trzech. Trzy, cztery. Wiem, ale już jedno jest moje. Trzy, cztery.
2-0. Nie mogę z tobą przegrać. 3-4. 3-4. Aj! 3-0. Ale nie ciesz się tak bardzo. Papa. Dobra, czyli to oznacza, że Dominika robi dla mnie szare itemy, a ja dla niej robię legendarne, ale niech się nie cieszy tak bardzo, ponieważ ja dam jej nie takie fajne te legendarne itemy. Wybiorę specjalnie takie, które za bardzo jej się nie przydadzą. No dobrze, więc robimy 5 legendarnych itemów dla Dominiki specjalnie, więc może wybierzemy sobie, skoro tak, co by się mogło nie przydać. Myślę, że beczka obfitości się nie przyda za bardzo akurat do tej walki, więc damy jej beczkę obfitości. Krzaka, tak! Krzak to będzie dobra rzecz. Krzak to będzie dobra rzecz. Więc krzaka nie dajemy. Co my tu możemy jeszcze dać? Czy jetpack? Jetpack może się wydawać trochę za mocny w sumie. Więc może Dominika to wykorzystać. Dobra, przejdźmy do broni. Przejdźmy do broni. Co jest najgorszą bronią z legendarnych, jakie można mieć? Rewolwer z lunetą? No nie jest to zbyt dobra broń, więc może damy ten. Ile mamy? 3 itemy. 3 itemy, dobra. Więc zostały jeszcze 2. Może wybierzemy... karabin snajperski, zwiadowca burzy, więc może weźmiemy karabin snajperski, z którego akurat jej nie uczyłem grać. I może by tak, dobra, dajmy jej jedną broń taką już naprawdę spoko, może karabin, karabin szturmowy, a i tak myślę, że będzie się dobrze prezentowało. Dobra, Dominika, skończone? Skończone. Jest skrzyka, czyli tamta jest moja, a tamta jest twoja, to może najpierw zobaczymy, co ty dla mnie przygotowałaś, zobaczymy, jakie bronie będę miał. Uwaga! Co? Bałwana! No nie, po co mi to... amunicję? No nie, zapomniałem, że amunicja jest szara. To mogłaś w sumie dać 5 razy amunicję i bym nie mógł niczego, ale to było bez sensu, więc dziękuję ci, Dominika, że tego nie zrobiłaś tak czy siak. Granat składający, on mi się w ogóle nie przyda, tu nie mogę cię wyrzucić w ogóle za to. O nie. I pistolet i M4, nawet shotguna mi nie dałaś, wiesz co? To bardzo niemiłe z twojej strony, ale dobra, niech będzie, niech będzie. A teraz dobra, zobacz, zobaczymy, co ty mi dałeś. No, także otwieraj swoją skrzynkę. Ty byłeś taki hojny. No! Krzaka! Krzaka, beczkę obfitości. Snajperkę, ja nie umiem strzelać ze snajperki. Tak właśnie myślałem, A że nie umiesz. A ty, powiódł się twój plan, co o karabin szturmowy, no. Dziękuję, to no. Na pewno mi się przyda. Proszę, no, nie ma za co, nie ma za co, jestem najlepszym chłopakiem na świecie. Dobra, także mamy już swoje bronie i zaczynamy walkę, walczymy do 3, Dominika! I możemy normalnie się budować. Pamiętaj o tym. O nie, jak ja mam wykorzystać w ogóle bowa naprzeciwko tobie? Ciekawe, czy cię uda jakkolwiek. O nie, snajperka, Dominik. O! Aj! Co? Ale jestem teraz w szoku. Mamy po 3 życia. Po 3 życia, pamiętaj o tym. Dobra, czekaj. Mam wszystkie bronie. Ja jestem gotowy, możemy zaczynać. Start! Start, dobra, zaczynamy, zobaczymy, czy się uda. Twój bowal mi strasznie przeszkadzał. Dobra, ja mam lepszy pomysł, po prostu się zbliżę bliżej. Teraz już nie mogę przegrywać, nie mogę tracić życia. Nie mogę tracić życia, więc na spokojnie sobie. O nie, to będzie straszne. A masz! Dlaczego? Bo ja dopiero się uczę. A masz! O nie! A masz! Bałwany! O nie, nie mam już więcej bałwanów! Wykorzystałem wszystkie. To będzie mega akcja, co ja teraz zrobię. Jak to zobaczysz. Tak? Tak. Uwaga! Proszę ale bardzo. Ci wyrzuciłem. Dobra, także czas na kolejną rundę jest jak na razie 1-1. Dominika, startujemy, walczymy ze sobą. A jak ci idzie? O! Czy ty nauczyłaś się budować? Jak wysoko jesteś? Dowiedziałaś się, że kontrola nad wysokością jest bardzo ważna w tej grze. Ale ja nie pozwolę, bo ja też potrafię budować bardzo dobrze. Więc i teraz to w sumie mogę wykorzystać. Aż ty! Uwaga! Nie! Bałwany do ataku! Do ataku, bałwany! O nie! Dostałem! Jest! Jesteś bałwanem! Jestem bałwanem? Byłaś przez sekundę! O nie! Tak mało życia ci zostało! Dobra, zrobimy akcję życia. Wow! Nie, to był zły pomysł! Lotnia to jest zły pomysł! O nie! Dominika się nauczyła budować. Uwaga! O nie! O nie! Co? Czym? Czy ty mnie zabiłaś z kilofa? To był taki przypadek, człowieku! Widzicie? Dlatego właśnie nie wolno się bawić z nikim. Bo tak to się zawsze kończy, że cię zabija z kilofa. Dobra, uwaga! Czas na kolejną rundę! 2-1 póki co jest. Dominika wygrywa. Nie wiem jakim cudem, ale ja mam jeszcze jedno życie tutaj. Nie wiem jakim cudem. Hello? 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 O nie, zabudowała się. Ale ja znam na to sposób. Zrobisz sobie okienko w mojej ścianie. O, skąd ty wiesz takie rzeczy? Bo już o nie! Grałam. O nie! Już wiem! O nie, nie! Teraz przeładowuję. O, przeładowanie!
O nie! Nie! Co? Co? Gratulacje, wygrałaś. Lecimy do kolejnej rudy w kręgle. Dobra, czas na drugą rudę w kręgle. Tym razem ja zaczynam, jako że ty wygrałaś. Co z tego, że jesteś dziewczyną? Ja przegrałem, więc ja. Dobra. No nie, o nie, co? Ale myślałam, out, beznadziejny. Uwaga. Któryś z tekstów w stylu jesteś kobietą, więc ja zaczynam. 5 punktów dostałem i co? No proszę. I co? Co no ty proszę. Na to? Dobra, teraz twoja kolej, Dominika. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Uwaga, uwaga. Ale widzisz, zauważyłam, że teraz zacząłeś korzystać z mojego toru. No, powiedzmy, to wcale nie było w ogóle przemyślane, nie? Oj, jeden Dobra. Punkcik gorzej. Jeden punkcik gorzej, tylko 4 punkty. Ale Dobra. Wiesz, zawsze się to może odwrócić. Może, ale nie tym razem, ponieważ ja tym razem naprawdę dam z siebie... O! Gdzie to poleciało? Co? 4. Uwaga. Uwaga, jak tym razem? 2? No nice. Nie. Ale dobra. Jak masz 11? Jest 11-4. 11-4. Teraz twoja kolej. Dominika, teraz twoja kolej. Zobaczymy, czy ci wyrównasz w drugiej rundzie i czy będziemy mieli porówno punktów. Ale coś mi się nie wydaje. Musisz zdobyć aż 7 punktów. No a teraz zdobyłaś tylko 1. Aj, ty śmieszku. A jest! 0! 6 punktów przewagi. Trzecia runda i trzeci tor. Zobaczymy, jak na trzecim torze nam to pójdzie. Uwaga, o, chyba znowu dobrze. Zmienić. Chyba znowu 4. Znowu 4, yes. Słuchaj. I teraz ile? Znowu 4, 8 punktów Glony, aż tutaj. Skąd? Człowieku! Ej, nie bij mnie, nie bij mnie, Dominika. Nie bij mnie. Dobra, ale spokojnie, teraz jeszcze twoja runda. Jeżeli zdobędziesz strajka, to będziesz miała 15 punktów. Idę na trzeci tor. Dobra. Bo tamten coś jest nie tak. Dawaj. O! No, odbiło się strasznie. I drugi też się odbił. O nie, teraz mi aż głupio, że tak z tobą wygrywam, wiesz? Czas na czwartą rundę już. Ale w sumie teraz ja będę miał pewnie legendarne bronie, więc będzie porówno. Niech będzie. Powiem ci tak, zamówiłeś dzisiaj pizzę, więc nie jest mi smutno. No. I uwaga! Okej, okay, 2 punkty i 1, czyli tylko 3. No dobra, masz szansę jeszcze w sumie wygrać. 22 do 6. Czyli musisz mieć 2 strajki tak naprawdę. Miłe. Także Dominika, jeżeli teraz zrobisz 2 strajki, ja wierzę w to, naprawdę w to wierzę. Dawaj, dasz radę. O nie. Musisz chyba bok bardziej. Bardziej o, teraz będzie dobrze. 2 tylko, no niestety. Czyli wychodzi na to, że Dominika, nie możesz już wygrać. Czas na piątą rundę. Ostatnią, teraz to już jest tylko formalność, ale chciałbym, słuchajcie, strajka zdobyć. Ciekawe, czy... Nie no, walczysz o największą liczbę punktów, dawaj. W sumie może widzowie będą zagrają też sobie i zobaczymy. Porównają, czy mają też tak dobrze. 27 punktów w 5 rundach, pobijcie to. Pobijcie to i napiszcie w komentarzu, ile wy mieliście punktów. A Dominika, właśnie. Także ty też masz jeszcze... Ale widzicie, są dwa typy ludzi. Są ludzie, którzy zaczynają cudownie, a potem się męczą. Mają siły na nic, a są ludzie, którzy się rozkręcają, tak jak Piotrek. I patrzcie, teraz wygrywa i to z jaką ilością. Dzięki. Dobra, czyli teraz jeszcze Dominiki ostatni rzut w piątej rundzie. Zobaczymy, to już tylko formalność. Ale może jakieś fajne się uda? Może... O! Ile będziesz miała? 4 i... 1, czyli 5, niestety. 27 do 13. Nie ma takiej hańby. Czyli tym razem to ja będę miał legendarne broni. Zobaczymy, czy też będziesz taka dobra. A few moments later. Dobra, Dominika, także tym razem to ty robisz dla mnie legendarne bronie, a ja tobie szare i zobaczymy, jak to pójdzie. Więc, co by tutaj tobie wybrać? Może z szarych... O Jezu, ale mam wybór do szarych temu. Wiesz, ci dodam bałwanka. Dodam ci granat składający. Co ja tu mogę tobie jeszcze dać? O tak, rewolwer. I o! Tak, ten pistolet będzie mega śmieszny, bo Dominika nie wie, jak on działa. Ciekawe, czy kurzy się zdziwi. Dobra, 4 rzeczy i ostatnią broń jeszcze damy Dominice. Może, żeby miała jednak troszkę lepiej, to damy jej może to. No i moja skrzynka jest już gotowa. A few minutes later. Dobra, Dominika, skrzynka gotowa, więc zobaczymy teraz, co ty dla mnie przygotowałaś. 5 legendarnych rzeczy? Wiedziałem, że mi dasz krzaka, ale to akurat, że beczkę obfitości mi dałaś, ja myślę, że sobie dobrze wykorzystam. Co my tu jeszcze mamy? Jeden, a zaraz. No, a, tu coś jest. Dałaś mi granatnik? No, a co? Ej, dałaś mi naprawdę dobre bronie. A zobacz, co ja ci zrobiłem, co ja ci dałem. O Boże, co to jest? No co? Co? Bałwan. No bałwan, a co? Jak ty mi tak dałaś, to ja też tobie nagrałem. Pistolety i rewolwer. Podoba ci się? No, pół na pół. Dobra, więc czas na pierwszą rundę. Let's go, czekaj. Lecimy. Co, czekaj? Mogę sobie spróbować tych broni?
Ja sprawdzę w ogóle, jak one działają. O! No tak strzela sobie po prostu. No strzelaj, strzelaj się ze mną. Nie ma sprawdzania, nie ma sprawdzania. Ty, skubańcu. O, ty w mordę. Dobra, jesteś gotowa? Ready. Dobra, to start. Start, zaczynamy. A ja tutaj spróbuję, aby sobie, skoro dostałem już tego Jagdraga, to czemu miałbym go nie wykorzystywać, nie? Uwaga. Gdzie jesteś, Dominika? Co tam słychać, Dominika? Co tam się dzieje? Czekaj, bo ja próbuję zrobić okienko. Chodź, walcz ze mną. O kurczę, mam brak amunicji w rewolwerze. No, ja też, mało jest amunicji niestety, więc trzeba uważać. Co ty tam robisz tyle czasu? Czy ty jesteś nade mną? Nie. Pamiętasz, co mi dałaś? Aaaa, tutaj jestem! Nie wierzę! O Boże! Powiem ci tak, żałuję, że ci ofiarowałam tyle fajnych rzeczy, wiesz? No cóż, przykro mi bardzo, ale zaczynamy kolejną rundę i mi się coś wydaje, że to będzie ostatnia już. Zobacz, tutaj jestem. Gdzie ty, Dominika? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Aha. O nie. Dobra, zrobimy. O. O nie, o nie! Sam się zamknąłem z granatem! Ale nie zginąłem, na szczęście. O! Jest! Zamknąłem cię? No przepraszam, czyli wychodzi na to, że jest 1-1. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji i o kodzie Zipek w sklepie. Dziękuję, Dominika. Dobra, gra. No, faj. Kurde, nie trafiłem, na razie. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!